Przed wami stoi rycerz z końca XV wieku. Przybyłem tutaj ze słonecznej Lombardii, z okolic Mediolanu, który już w XV wieku był stolicą mody. Na sobie mam wyposażenie z lat 1460-1490. A jak taki rycerz się ubierał, za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć. Jak ubieramy rycerza? Od dołu, czyli najpierw zaczynamy od nagolenników, które tutaj, ciekawostka, we Włoszech były używane zarówno przez piechotę miejską, jak i przez rycerstwo w dwóch wariantach. Zarówno w formie zwykłych ochraniaczy tylko piszczeli, jak i też pełnych anatomicznych łydek. Po dopasowaniu łydek pora na bigwanty. To są charakterystyczne dla regionu Włoch. A dlaczego charakterystyczne? Ze względu na duże liście zasłaniające dużą powierzchnię, a także dodatkowe przezbrojenia sięgające głęboko na boki i wewnętrzne przezbrojenie z grubego kawałka skóry, które bardzo dobrze zasłania w całości moją nogę. I tutaj w przeciwieństwie do rozwiązań niemieckich, gdzie liście stosowano małe, a same bigwanty sięgały dużo wyżej do bioder, niż tutaj, jak macie okazję zobaczyć. Następnie zakładamy spódniczkę kolczą, ponieważ włoskie bigwanty, jak widzieliście, są dosyć krótkie, kończą mi się nisko, w przeciwieństwie do niemieckich, które podchodzą pod same biodra. Tutaj używamy we Włoszech, używaliśmy zarówno taszek, jak i osobnych spódniczek kolczych. Gdy mamy już założoną spódniczkę i nogi, pora opancerzyć tors. Zaczynamy od wojderów, czyli tak jak widzicie, są to wstawki pod pachy, mające formę też rękawów, połączonych kawałkami materiału z możliwością zawiązania. Są to uzupełnienia w tych miejscach, których nie zasłoni zbroja płytowa. Po założeniu tych elementów następnie bierzemy kołnierz kolczy, który osłoni moją szyję, a także dzięki niemu mogę zamontować swoje naramienniki. Zakładamy teraz kirys, czyli napierśnik z naplecznikiem, spasowany ze sobą, jak można zauważyć, zarówno z prawej i z lewej strony mamy paski do zapięcia. Inną cechą charakterystyczną dla oporządzenia we włoskim stylu jest rozwiązanie zawiasów na jednej stronie. Możemy przejść do uzbrojenia rąk, więc wciągamy związany już ze sobą naręczak, składając się z naramiennika, opachy, łokcia, zarękawia. Przeciągamy jedną rękę, drugą i przywiązujemy za pomocą rzemieni do kołnierza. Tak jak widać, nie ma tu żadnych innych zaczepów. Wszystko było na sile pasków, na sile rzemieni się opierało. Kiedy giermek skończył zakładać tutaj ręce, możemy przejść do zakładania szaty na zbroję. To jest charakterystyczna włoska szata zwana giornea, czyli tutaj jest to forma takiego poncza ściąganego przez głowę, ozdobiona futrem naturalnym. To jest też wyznacznik mojego statusu społecznego. Kolory czerwone też zarezerwowane dla wyższych warstw społecznych, więc mogłem sobie na to pozwolić. Po założeniu giornei pora przypiąć pas. Na pasie mamy osobno pod jedną ręką miecz, broń zapasową, czyli młot rycerski, używany do jednej ręki, a także broń Misericordia. Tutaj widzicie na mnie już pełną zbroję płytową, jest to około 28 kg nałożonych na moje ciało. Jednak ja jestem przyzwyczajony do tej mojej drugiej skóry i jestem w miarę bardzo sprawnie się poruszać w tej zbroi. Jak donoszą badania naukowe, ogranicza około 20% mobilności, a ja w tej zbroi śmiało biegam, robię pompki, przysiady, więc mogę bardzo normalnie walczyć, nawet potrafię w niej skakać.